Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym South Parku. Słuchajcie, i przeszedłem jeszcze raz tą walkę, poszło mi troszeczkę lepiej, bo wiedziałem, że powinienem się skupiać na jak najszybszym progresowaniu, załatwieniu przeszkód i tak dalej. I wydaje mi się, że jestem już na, powiedzmy, całkiem zaawansowany na etapie, ponieważ widzę już koniec pokoju. 200-kilogramowa dziwa już tutaj do mnie idzie i mamy to. Udało się, Jezus, to naprawdę nie była łatwa walka. God damn it, więcej expa poproszę za to. Jebańce. Oglądajmy, w końcu, satysfakcja, nasza nagroda. O nie, ten ma broń. Go on, scram! I ain't afraid to use this thing. O, cudowne. Mogę coś z niego zabrać? Nie. Buca de fagocini. O Boże, i znowu ten sok. No, mógłby coś innego, na przykład jakiegoś Snickersa sobie opierdzielić, czy coś. Chyba się nie uda, nie? O nie, Diabetic Rage nie działa. Traci swoją moc. A co jak mu się skończy? Nie ma insuliny. Wszystko w porządku. Jest git. Jest okej. You know what makes my fart super bad? Handcrafted Tex-Mex. Ten Freeman robiący taco. Not just any handcrafted Tex-Mex. It's gotta be something extra special. Extra special. Chyba muszę coś zjeść i pierdolę. You know what to do, new kid. Co mogę stworzyć? Burrito? Enchirito. O kurwa. Zresetuj przedmioty lub żywe istoty do ich poprzedniego stanu. Kurwa, mogę cofnąć czas! I'm alive? What happened? Who are you? Oh shit! Wait a minute. What happened? I thought I died from diabetes. To moc Enchirito! The hand of God reaching towards me. Then somebody farted in my face and I was back. I can almost still smell it. Co Boże! Cofanie czasu, pierdę. O Boże. Buca de Fagocini! Wbijamy się tam zatem. Zróbmy to. O Boże. You're an alcoholic. You didn't. I did. I said you can't even go a day without scotch. You lush. Ale wy jesteście sympatyczni tutaj w tym Buca de Fagocini? I just don't get how these people can get high every night and feel like it's okay. Oh, I know. It's like clearly you're trying to run away from your problems. Widzicie, o co chodzi. Narzekają na narkomanów, a same piją alkohol. South Park w taki genialny sposób po prostu nasze przywary nam prosto w twarz smaruje. I mean, I'm sorry, but if you're sticking a cat's ass in your face, you obviously aren't happy with your marriage. Yes, I think a lot of these druggies do what they do because they're in unhappy relationships. They probably get high because they feel trapped somehow with their spouse. That must feel horrible. O Boże. Jakie ewidentne nabijanie się z ludzi, którzy piją alkohol. Today's specials? No? Okay. There they are. Where's the girl?
Dobra, dobra. Oni tam rzeczywiście coś wpieprzają. Tutaj jakaś torba jest z rzeczami. Świetnie. Dobra, chodźmy. O, tutaj? Skąd ja to wyjąłem? Nie wiem, ale pogadajmy z ziomkami. No, we were busy syncing our watches. No, we were looking at menus because Cartman made us order food. Fighting crime on an empty stomach is very dangerous, human cat. It's for your own good. Whatever. She couldn't have left. We would have seen her go out the front door. Well, then maybe she's in the back. Okay, you guys check it out. Call us if you need help. We'll be waiting for you with our breadsticks. O, wow, mamy teraz shopa. O, nie no, Cartmana to trzeba mieć przy sobie, goddammit. Na później. Zobaczymy, jakie on ma cudowne ataki, skoro jest naszym szefem w końcu. Dobra, teraz gościu stąd się usunął, więc chyba mogę tutaj przejść. Zobaczymy. Hey, come on, we need to get all this past in the meatballs out to the customers. Goddammit, zajebiście. Maybe we can do something to even the odds. Coś pewnie mogę zrobić. Rzucić w coś, może pierdnąć. What was that? O Boże, nie, 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 nie. O, nie, 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 nie. O, dobra, chyba zdążyłem. Dobra, nie mam przewagi. Coś mogłem pewnie zrobić, może jakimś pierdem rzucić w ogień. O, to była jakaś opcja, ale nieważne. Rikki-dink Trattoria. Dobra, rozwalmy tą mąkę, bo będzie... Nie mogę rozwalić mąki. Shit, boy. Dobra, to anulujmy to. Czy dam radę go sięgnąć moim konfuzem? Jak tylko się przesunę gdzie indziej. Nie, nie dam rady go sięgnąć moim konfuzem. Nic nie mogę zrobić! No dobra, skoro nie mogę zrobić nic, to nałożę na siebie bumbelino w takim razie. Ciekawy jestem, jaka jest super umiejętność shopa. Dobra, to jest zadrapanie, wywołuje krwawienie, dołącz do boju szarżując z pazurami, okej. B. Wywołaj obrażenia u przeciwnika i zamień się z nim miejscami. Aha, i to taki bardzo bliski jest ten obszar tutaj. No dobra, wszystkie opcje są chujowe, tak więc weźmy się, przenieśmy po prostu tutaj. O Boże. Możesz użyć czasopierdu resetującego, aby anulować turę przeciwnika. Przytrzymaj, aby wyświetlić opcję sterowania czasopierdami. Dobra. Mogę anulować turę przeciwnika. O Jezus Maria, walka się robi coraz bardziej skomplikowana, nie podoba mi się to. Cream fresh bukake. Nie do końca mi się podoba to całe cream fresh bukake, ale okej. Będę leciał z tym do przodu. Tamten gość jest dość dojebany. Tutaj co ja mogę zrobić? Tarczę dać? Dobra, jebnijmy po prostu tego kolesia, trzymając się w miarę z daleka od niego. Dobra, dobra. Czas, kurde, myśleć. Dobra, nie mogę użyć znowu cofnięcia. No to, kurde, jebnijmy go w takim razie. Tylko znowu... Ach, dobra, mogę mu confusa wywołać. To jest zawsze fajny atak. Zadaje dużo obrażeń. Jestem w szoku, że coś, co daje takiego aż debuffa, ma umiarkowanie duże obrażenia. A, dobra. Nie wiedziałem jeszcze, jak to klikać, wybaczcie, ale gościu krwawi. Dobra, dobra. To całe anulowanie tury przeciwnika jest dość skomplikowane, ale dostał krwawienie, to miło. Ty, ten znowu shopa mi atakuje, jak ja mam mało życia tym shopem. Nie! Shopie! South Parku, znaczy Boże, Cartmanie, czemu ty masz tak, kurwa, mało życia? Boże, młotkiem do mięsa mnie walnął. Chryste, dobra, oni są, kurwa, potężni. Muszę uważać, dobra, co ja tutaj mogę zrobić? Mogę gościa na przykład obrzydzić, to jest fajna opcja. Nie zadaje super dużo obrażeń, ale debuffy, odepchnięcie, to jest dobra opcja. Trzymajmy się w miarę możliwości daleko. O Jezus, dobra. Napił się alkoholu, uleczył ich! God fucking dammit. Dobra, dobra, przydałoby się ożywić Cartmana, więc weźmy serum ożywienia w takim razie. Tylko muszę się przybliżyć bardziej. Czy ja dam radę go teraz użyć? Nie, nie sięgam Cartmana! Shit! A nie podejdę już dalej, god damn it. Dobra, trudno, to w takim razie weźmy... Nie mamy co kogo leczyć, ale możemy dać tarczę na przykład jemu, ponieważ nie ma jej za bardzo. Człowieku latawcze, daj mi purchawcze. Okay, let's see what you got, new kid. Ale dzisiaj jest gorąco, ja pierdolę, nie mogę dalej tego ogarnąć. Dobra, dam radę go jebnąć moim turboatakiem, więc mam nadzieję, że się uda. Sweet. Dobra, mamy super moc. O, ten dostał krwawienie, jak miło. Aha, dobra, dobra. To na dole to jest ile mi zostało, zanim się odładuje. Okej, dobra.
Ten może zrobić bańkę, uderzenie, albo w ogóle ten swój super atak. Tylko nie jestem w dobrej pozycji, żeby zrobić nim super atak. Prędzej tym, człowiekiem kajtem to zrobię. Ale mogę ożywić Cartmana. To jest dobry pomysł. Don't worry guys, the coon is back. The coon is back. Tylko przydałoby się, by tym dekunem na razie spierdzielić. Dobra, odsuńmy się. Ja się chcę czegoś o nim dowiedzieć. Zadawać ogromne odbrażenie od krwawienia, ale sam nie jest zbyt wytrzymały. Dzięki umiejętności szarży i skoku doskonale nadaje się do dobijania przeciwników. Okej. Dobra. Czyli nie, tutaj go nie sięgnę niestety. Tutaj, co to robi? Wywołaj obrażenia, zamień się miejscami. Dołącz do boju szarżując na wrogów z pazurami. No właśnie, to mi chyba też pokazuje, gdzie ja się później znajdę po tym ataku. Nie, wiecie co ja zrobię? Ja sobie życie przywrócę. Ile on ma życia max? Brakuje mu 110. Szkoda, że to mi nie mówi dokładnie ile ja przywrócę, ale antidotum. Regeneracja na początku tury burrito. Dobra, weźmy tą niewielką ilość zdrowia. Powinno być ok. Wpierdalaj burrito, Cartman! Wiem, że to lubisz. Dobra, czyli niewielka to 100. Dobrze wiedzieć na przyszłość. Ja pierdolę, piją wino i się leczą. Też chcę takie super umiejętności. Mogę teraz Kuna wykorzystać do turbo umiejętności. Nie jebnie wszystkich, do dupy. Dobra, to zróbmy inaczej w takim razie. Czy ci koledzy, ile oni mają życia? Nie ma co ich leczyć w tej chwili. Nie zadam też za bardzo obrażeń. Chociaż nie, zadam obrażenia. Idealnie, jestem odpowiednio daleko, ale bezpiecznie daleko. Dobra, cudownie. To ma turbo leczenie dla każdego, też mi się nie przyda. Zarzućmy jeszcze raz Confusa na tego kolegę. Zadajmy mu obrażenia, a nóż tam kogoś jebnie. Dobra, mogę też komuś anulować turę w tej chwili. Pierdol się ze swoją turą. O, turbo pierd! Trzeba to wykorzystywać, żeby po prostu redukować ilość ataków, które mogą przeprowadzić. Tutaj niestety nic nie poradzę. Mamy gotową supermoc. Kto teraz? Najbliższy będzie Kun, jak tylko ten coś tam podziała. Ten się może mniej ruszać z No kurwa, no mogłeś już... Mogło ci się już pojebać, panie kolego. Ale nie. Musiał mojego zaatakować. Jebani włoscy kucharze, ja wiedziałem, co to są chuje. Czemu nie mogę tam do góry iść? To mi się nie podoba. Ta mąka mnie blokuje? dobra, damy radę go chyba dobić. Zdecydowanie. Jeden przeciwnik mniej. Mi się to podoba. Dobra, Kun. Jak wygląda atak Kuna? Bezlitosny atak pazurami, który wywołuje krwawienie u wszystkich wrogów. Zajebiście. To ma zajebiście duży zasięg. Czy stąd dam radę też? Dobra, trzymajmy go z daleka. Ale nie aż super daleko i zróbmy to. Kun the movie. This is my valuable drinking on the job time, damn it! Yeah, boy! Nice! O, podoba mi się ta umiejętność Cartmana. Aczkolwiek trzeba nim ostrożnie grać, to pewne. I kurwa mają pełne życie. Ale krwawią. Trzeba tego jebańca załatwić. Dobra, tutaj jest spoko. Dam radę tego gościa walnąć. Zróbmy to. Coraz bardziej analityczne się te pieprzone walki robią. Dobra, nie. To mi się teraz nie przyda. Gdzie ja mogę iść? Mogę dojść aż tutaj. Mogę założyć bańkę. Nie mogę jeszcze niestety zrobić kolejnego Confusa. Ale mogę tego gościa dojebać. Bardziej by się przydało tamtego, szczerze mówiąc, ale nie mam, wiecie, aż tak zaawansowanych umiejętności w tej chwili. Znaczy, zaawansowanych możliwości, bardziej bym powiedział. Nie, no i dobije mi, kurwa, Kyla. Człowieka latawca, goddammit. Czy używać revive'a, czy może raczej skupić się na dojebaniu ich? Nie, ale dobra, nie zabiję to Kuna. Dobra, goddammit. Kto teraz będzie? Tak. Potykasz się o własną krew? Ależ mi, kurwa, wcale nie przykro. Dobra, niewiele tutaj zrobię. Mogę dać tarczę. Tarczę mogę dać sobie i odrzucić przeciwników dookoła, ale nikogo tutaj nie odrzucę, ale też nikogo nie zaatakuję, bo mam dupiane w tej chwili opcje. Wiecie, atakuję tylko prawo, lewo, do góry tylko niektóre umiejętności, więc ja nie będę się tu skupiał na ataku. Wycofajmy się tam bardziej, żeby do Kuna się zbliżyć. A i weźmy sobie po prostu to. Aha, czyli jak nikogo nie trafię, to nie mogę tego użyć, to gówno zrobię, ale dobra, to inaczej. Czy ja dam radę kogoś uleczyć tym? Mogę podnieść z powrotem Kyla, serum... Nie mam kurde z tego serum całego do podnoszenia kogoś, Jesus. Dobra, nie mam żadnej opcji, żeby cokolwiek zrobić, więc po prostu pomijmy tą turę. Ile ty masz życia, ziomeczku? Czy ja dam radę ciebie dobić, bo ataki Kuna są mimo wszystko mocne. Dobra, zróbmy to.
Yeah, boy! To mi się podoba. Dobra. Szefuncio lubi dawać swoim pracownikom wino, żeby im się odnawiało, ale dalej krwawią. Chociaż to krwawienie nie jest jakieś turbomocne, nie? Tutaj wzmocnienie tarczy sojusznika nie, jebać to. Ale weźmy, dajmy. Anulujmy to i zróbmy konfuza na szefunciu, ponieważ on tutaj całkiem sporo jednak robi, on ciągle ich utrzymuje w walce. Może teraz... Ten ich akcent jest świetny. No i Kun nie żyje, ale myślę, że damy radę, myślę, że to ogarniemy. Zostało ich dwóch. Dobra, mi by się przydało tutaj przesunąć. I czy ja dam radę go dojebać? W tej chwili dam radę, zróbmy to zatem. Bang, bang! I wbijamy się do walki. I tutaj już trzeba będzie się srogo napierdalać. Niestety da radę zaatakować jego, ale on ma tarczę, on ma tarczę. Damy radę, damy radę. Co teraz? Turbo atak na szefunciu? Czy może najpierw lepiej by było dobić tego ziomeczka? Dobijmy najpierw tego ziomeczka, ponieważ szefunciu nie ma super mocnych ataków. On jest bardziej taki supportowy, niestety mocno supportowy, ale hej, anulujmy ci turę, frajerze. Super pierd, dziwko. Nie ma kurwa atakowania. Dobra, teraz możemy znowu zrobić sobie lekki repositioning. To go nie dobije, a to tym bardziej go nie dobije. Temu też niewiele zrobię. Dobra, użyjmy raczej tego. Yeah. A nie, udało się? Nie żyje? Chyba nie żyje. Panie, co gówno mu zrobisz tym swoim przecinakiem do pizzy? Dobra, teraz mamy z powrotem naszego kolegę Szybciora. Tylko kurwa, teraz mi brakuje czasem tego, że już nie mam tej umiejętności damage'owej, ale dobra, to nic, to nic. Użyjemy naszego diabetusmana. Zamknij ryj, włoski makarunie. To będzie coś. Cudowne. Nice. On teraz znowu będzie coś robił, ale myślę, że zdążę go rozpierdolić. Ostatnie uderzenie, tak, przetarł jeszcze twarz! Jaki kurde disrespect w moją stronę. Dobra, damy radę, troszeczkę to zajmie, ale damy radę. Jeb, jeb. Dobra. I żegnamy się z panem kurwa kucharzem. Jezus, to nie była łatwa walka, ale też nie była aż tak przejebana, jak walka z tymi prostytutkami, czy tam, przepraszam, tancerkami. Dobra, cudownie, jeszcze więcej expa. Niedługo będzie miejsce na artefakt, moc wzrośnie. Czasopierdy, to też jest kosmiczna umiejętność. Węglowodanowi krzyżowcy. Of course, with my super strength, I could knock it over. But I can't use apple juice without my insulin. Analiza. Nie, nie mogę się też. A, dobra. Mogę się ruszać, ale jakoś tak dziwnie. Tutaj? Wait, that's it. Oliva? Fart, psychic. Your terrible farts have thrown me into fits of rage. The coon wasn't trying to make me feel insecure when he told me that my mom's farts gave me diabetes. He was trying to help me unlock my true powers. Yeah, raczej myślę, że nie o to mu chodziło. For the good of South Park, for Coon and friends, I need you to fart on my face. Nie. Tak się nie robi. Zbadaj. Analiza. Przejdź do hologramu kumpla. Przewróć. Double teaming, kurde. Nie! To było obrzydliwe! Tak tragicznie obrzydliwe! Ale widzicie, teraz nie musi pić słodkich rzeczy i nie potrzebuje insuliny chyba. Zajebiście. Szał cukrzyka. Dużo rzeczy nam się tutaj odblokowuje, ile ta gra ma, kurde, jakichś różnych opcji. To zmierza w tak wielu różnych kierunkach. Przeszukajmy jeszcze tą ich kuchnię. Może się znajdzie tutaj coś przydatnego, albo po prostu cokolwiek do craftingu. I wracajmy. Tutaj też pewnie coś do jebania się znajdzie. Tutaj mamy takie coś.
Sperman. Jezus Maria, podniosły to i była piosenka. Sperma i smarki. Tenenenenene. Sperma i smarki. Tenenenenene. God damn it. Ta gra. Koty. Jedzą koty? What is this? To oni kradną koty. Oh, man. Mamy ich. We gotta tell the guys. Coon. Yes, yes, Captain Diabetes. We found missing cats. A whole room of them. Dude, is Scrambles one of them? Negative. None of them are fat and old. Then what about the girl? We're still tracking her. We have to find out what she knows. Get going. Jezus Maria. Come on, sidekick. Nie jestem żadnym twoim sidekickiem, frajerze. Dobra. To mogę rozwalić i mogę podnieść sobie to. Cudownie. Tortille jeszcze znalazłem. Nie chciałbym jeść tortilli z takiego pudełka, ale już pominimy tą kwestię. Trzeba wypatrywać żółtych rączek. Dobra. To sobie dam radę na pewno przesunąć. Tylko czy użyję tego do przechodzenia gdzieś, czy może... No właśnie, ja to wiem, że jest zablokowana, tylko jak to wykorzystamy, jak to ogramy? Wszystko, co ma statyczny wygląd, można zresetować do poprzedniego stanu. Przytrzymaj lewy trigger. A, czyli przesuwam siebie tutaj, ale mogę cofnąć czas i to... znajdzie się tam, już mogę przejść. Jesus! Serio! Podróże w czasie, za pomocą pierdów. Jesus! Idziemy, nie potrzebuję automatu. Hold on, sidekick. Sounds like there could be trouble behind that door. There's someone in there. Get ready. One, two, diabetes! Ja pierdolę, doktor cukrzyca. O, świetnie. Mafiozi. See, I told you the cops were chasing me. And you led them here, you stupid bitch? Uh-uh. Who you calling a stupid bitch? Do I look like your mama? Oh! These kids are cops? That ain't no cop. That's Captain Diabetes. When he was born, his mom fought it during labor and it gave him diabetes that he uses to fight crime. That's not how people get diabetes. If they aren't cops, then we can shoot them. Along with this bitch, too. Oh, shit. Y'all turning on me? I knew I shouldn't have went into business with y'all Tony Soprano-looking motherfuckers. So long, Captain Diabetes. Nye! Let's see your diabetes savior now. Uh-oh. Nye! Oh, kurwa, Randy! I don't have your keys, man. Wasted on red wine. Red wine drunk is the worst drunk there is. Oh, kurwa, Randy! Get the fuck out of here. All right, Captain Diabetes. This is it. Give me my fucking keys. Then Red wine drunk Randy. Niesamowita jest ta gra pomocy. Wprowadź zmiany. Ja mogę sobie ich tutaj teraz przemieniać, nie? Poza tym, że mogę mieć diabetesa. Kurde, Cartmana, na kogo ja go mogę zamienić? Kto mi się tutaj bardziej przyda? Czy ktoś mi się bardziej przyda? Komar jest w sumie spoko. On zadaje ciekawe obrażenia, może obrzydzać dookoła, wysysać sobie życie. I ma całkiem fajny atak obszarowy. Ale pobawmy się jeszcze tym kunem, bo on jednak ma potężne uderzenia. A czy ciebie warto zamienić na kogoś? Żeby mieć trochę mniej supportową postać, a trochę więcej damage'a? Nie, zostawmy go, dobra. Rozpocznij walkę, YOLO! Dobra, pierdol się, anuluję swoją pierwszą turę moim super czaso zagrającym turbo pierdem! Dobra, okej. It's cool, guys, it's cool. Dobra, w dół nie mogę atakować. Gówno zrobię w tej chwili. Ale mogę zrobić tak. It might sting. Yeah, boy. A, trzeba się wsłuchać w teksty Randy'ego, bo one po prostu zawsze są cudowne. Czas na Confusa. Yeah, boy. Dezorientacja. kocham tą grę. Co by mu tutaj zrobić? Dać sobie tarczy troszeczkę? Nie, lećmy. Full on power. Biedny Randy. Rubuniki, kurwa. O, piękne. Dobra, mogę dać komuś tarczę. Dajmy Kunowi tarczę, bo on jest mega, mega słaby. Więc niech ma jakiegoś supporta od nas. Okej, czas na Randy'ego. Can't type. Why the fuck can't I type? Why are my thumbs so big? Hey Siri, fucking take a note. Tell my wife, fuck off. Fighting.
Poop emoji. Cudowne. O Boże, nie. Daję sobie jakiegoś buffa chyba. O skurwesyn, nie podoba mi się to. Co on mi zrobi teraz? Co on ma, podwójne tury? Jezus Maria. Dobra, nie zrobił nam super dużo. Kurwa, kolejną turę może nam zajebać? Jesus! I like it. Ile on tych ataków, kurwa, wykona? Dobra, dał sobie spokój. Jezus Maria. Dobra, potrzebne nam małe repozycjonowanie. Zróbmy ten atak po raz kolejny. Miałem się zamienić z nim miejscami. O, teraz podziałał. Shit, boy! Dobra, dobra. Tutaj mogę dać komuś tarczę, to tak działało. Wzmocnienie własnej postaci lub sojusznika. Ten ma już jakąś tarczę. Dajmy trochę więcej tarczy temu, bo stracił życie. Olejmy na razie teraz atak. Podziałajmy supportowo. Człowiek cukrzyca, kurdeś tam kapitan cukrzyca, no... Musi być z nim lepiej. Dobra. Jeszcze więcej sobie tarczy damy. Przepełnia mnie insulina! Ale kurde, motyw z tym, że kurde, kciuki wydają się ogromne, jak się jest pijanym. Znam to dobrze. Dobra, przyciągnijmy ich do siebie. Mały repositioning i uleczenie. Dobra, nice. Nie, go mi teraz kuna jebnie. Przecież Randy jest tak potężną postacią, ale jest spowolniony. To mi się podoba, mniej ruchu. Which one of you assholes told Sharon I was here? Hold on. Be home soon. Looking for my fucking keys. Heart exos. Cudowne. Dobra, on sobie kolejnego buffa daje, on ma jakiegoś szalonego skilla. Biorąc pod uwagę, że jest właśnie najebany, ale jest spowolniony. On ma trzy tury pod rząd, widać tam w prawym dolnym rogu. Chociaż czasem zasłania mnie kamerka. Ale ja teraz wyprowadzę cztery ataki i ludzie mają wpierdol. O, ale mnie tutaj rypnie, o Boże, nie. Ale mamy turbo atak w tej chwili. Jeszcze jedną turę ma? Nie. Dobra, jest okej. Co my możemy mu zrobić? Szarża? Nie. Lewy bumper zada mu jakieś obrażenia i krwawienie. Nie wiem, czy nie będzie lepszym atakiem jakiś inny, żeby go dojebać. Co ma człowiek diabetus? A, zresztą zróbmy to, bo fajnie wygląda. I krwawienie nałoży. To tak pasuje do Cartmana, on zawsze po prostu wrzucałby siebie wszędzie, on chciałby być sławny, zajebisty, najlepszy. To tak bardzo pasuje, że przy jego superataku się plakaty z nim pokazują. Dobra, jak tam stan życia? Przydałoby się troszeczkę wzmocnić znowu naszego ziomka, ale trochę szkoda tracić okazji na atak. Dobra, podlećmy Cartmana. Sweet. A, cudowne. Dobra, tutaj damy radę zrobić taki atak na niego, więc niech będzie. Yeah, boy! I w ścianę! O, teraz jest otoczony! A może to... Czy to wiecie, czy to my utknęliśmy tu z nim, czy on utknął tutaj z nami? Jeszcze nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Jak tam stan życia wszystkich? Jest w miarę okej. Leczonko jakieś? Nie, mogę go jebnąć. Niedługo już będzie po Randym, no. Spójrzmy prawdzie w oczy, czterech na jednego. Dobra, fuck you, man. Nie ma tury. Dziwko. Yeah. Nadal krwawię, muszę się chyba napić, żeby uzupełnić płyny. Oj, zjebałem wszystko. Nieważne, już nie potrzebuję supera. Nice. Yeah. Cudowne. O kurde, talizman na 60, to mi się podoba. Ale potrzebuję chyba nowego levela. Jest, poziom w górę. A akurat jak dostałem ten lepszy artefakt. Silniejszy artefakt na wyższą moc. To mi się podoba. Czasopierdziel, początkujący łowca artefaktów. Fajnie idzie. Ach! Look, all I know is there's a kingpin trying to get new high-grade drugs out on the street. It's somebody trying to bring the Italians and Chinese crime families together and shit. Enough small talk. Where is Scrambles? Scrambles? We need this reward money for our superhero franchise. Oh, shit. Y'all just want a cat?
So then there's Cisco. He just some low-class asshole started working 2 months ago. He be talking all this shit about making money off the crime in the city because some big shot white boy be running all the drugs and all the hookers and shit, right? Okay. But not me. I'm my own pimp, you know what I'm saying? It's like I got one investment in this world, and that's my pussy, and I ain't putting no mortgage on that to some high-paying nigga talking about trying to make more money off crime and shit. Classy, I'm sorry, but what about the cats? Oh, that Cass? Okay, that's this little Asian freak named Yakibaba or some shit like that. He going around paying all these little sixth graders to take people's cats. That's fucked up. I think taking that pussy and, like, taking mine, you know what I'm saying? That's like criminal shit. Where do the cats go? I can tell you, but I ain't saying shit until I know I'm safe, you understand? These niggas ain't playing, and I need to know you gonna protect my ass. Eric Cartman, do you have any idea what time it is? This is a school night. Mom, not now. We're seriously onto something. You kids all get home now, or I'm calling your parents. Yeah. Sorry, Mrs. Cartman. Please don't tell my mom. And who is this stripper woman? These coon friends offer me protection. Well, she's not staying here. Fine. Fast pass. Take her to your house. Okay. Ah, beautiful. No, I zostałem sam. The news program that starts your day off right. Good morning, South Park! Good morning, South Park. A new vigilante took to the streets last night and has apparently single-handedly taken down the Famboni crime family. Here with more is a midget in a bikini. Tom, I'm standing outside the Buca de Fagaccini where the vigilante declared war on crime in South Park. Randy? Security camera footage showed a young person farting in people's faces on the walls. It was just terrifying. The kid came in and just... started farting on people. It was out of nowhere, man. Maybe someone's finally standing up to what's wrong with this city. This new kid's a hero. The kid's a menace, if you ask me. How long before he or she kills an innocent person? How long before Daredevil becomes the Punisher? Huh? Three seasons. Police called to the scene found a treasure trove of illegal items that they claim might tie the Italian restaurant to a larger crime syndicate. This may be just the tip of the iceberg. Certainly chilling stuff, and there are reports the vigilante possibly had a sidekick? There was thought to be a sidekick, Tom, but further investigation showed it was just some little twerp with diabetes. Thanks, Mitch, and of course, the question on everyone's minds now. Who is the farting vigilante? Yeah, boy, it's me. This is going Policia. To make us look bad. You fucked up. It wasn't our fault. This kid just came into the restaurant and started farting like there was no tomorrow. All you Italians are supposed to do is move the product. The Chinese and Russians do the rest. Korupcja w policji. Everything has to be discreet and quiet, or people are gonna learn the truth. That we put the product into people's drugs and alcohol in order to create more crime. You just keep doing your part in getting the cheese out on the streets. Or maybe I'll start dealing directly with the Russians. Or the Chinese. Or... the sixth graders. Yeah. Kto to kurwa wymyśla? Oh man, what a great sleep. Yeah, I haven't slept that well in weeks. So, you guys do anything interesting last night? Oh no, you know, the usual. Just watched some TV and went to bed. Yep, nothing exciting in our boring lives. Well then, I guess I'll just be seeing you guys tomorrow. You've got a big day ahead of you, new kid. Get changed into your superhero costume and wait for a message from the Coon. The Coon. The Coon. Kolejny dzień w South Parku. How fucking awesome is this game, right? How'd you do that? That was dumb. O ty chuju. Hono, pierdnę na ciebie i nie będziesz taki cwany już. Dobra, moi drodzy, niedługo jakąś wiadomość dostaniemy, ale możemy podbić sobie moc! Kolejnym artefaktem, pierwsze miejsce na zaawansowany artefakt. Wzmacniają premię do mocy i premię dla drużyny, umieć artefakt w nowym miejscu. Oh yeah, boy! Mam dwa. Co one mi dają? Ten nie daje mi nic? Nie, no, aha, no tak, bo oczywiście ten daje mi więcej wszystkiego, a ten, znaczy... A nie, bo ten jest kurwa na 10, ja to pierdolę, to oczywiście, że ten wrzucam. Co to w ogóle jest? Potężny nośnik chujowej magii, pozyskany z głębi kalesonów Randiego. Co to ma być?
Co to jest za... Czym jest ten przedmiot? Nie wiem, kurwa, nie wiem, szkoda gadać. Ale poziom mocy 140, to mi się już podoba bardziej. Co tam w strojach mam nowego? Akcesoria do oczu. Maska kuna? Nie. Bazowy makijaż. O tak, mogę sobie tutaj... Kropka, Jezus, ona tak bardzo pasuje. Czarna! Jeszcze bardziej podkręcam mój look po prostu szalonego meksykańskiego czarodzieja. Mogę sobie zawsze też fryzurę zmienić, ale ta, którą mam teraz, mi się całkiem podoba. Może ta, którą mam teraz? Mam taką. Ty, ale ta jest nawet lepsza. Ta jest nawet lepsza, zamieniam ją. Damn, boy! Może taka biała? Nie, czarna jest okej. Okay. Czarna... Kobieta czynu! Idealnie pasuje. Ja sobie tutaj tylko przewinę do tych nowych fryzur. Mam też taką jakąś pseudogotycką fryzurę. Oh, shit, boy! Tutaj prawie jak Doctor Strange. Jest moc się nazywa. No w sumie jest całkiem w porze. Dobra, jolo, zamieńmy się na tą. Wyglądamy teraz jak jakiś Alonso. Moi drodzy, kończymy ten odcinek. Przeciągnął się przez te wszystkie walki. Ja na razie dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!